tak, że człowiek staje się towarem, jest przedmiotem. I żeby ten przedmiot mógł lepiej funkcjonować, to zobaczmy, ile my używek mamy. Zaczynając od cukru, kawy, takich bardzo tradycyjnych, po różnego rodzaju stymulanty. Jest na przykład wielki problem w Ameryce. Prozaki i inne rzeczy, żeby mieć dobrą kondycję psychiczną. Po to, żeby być wydajnym dla systemu, a nie po to, żeby być zdrowym. Bo po to, żeby być zdrowym, to człowieka trzeba było z tego wszystkiego wyciągnąć i wywieźć gdzieś do Amiszów albo na pustynię. No, ale to jest w ogóle zbyteczne, bo to w ogóle nic nie daje, tak? I teraz, jeżeli będziemy mieli wprowadzane najpierw implanty, które są zdrowotne, to znaczy w tym sensie, że nam poprawiają zdrowie, pracę serca, zresztą już tego typu rzeczy mamy, ale są planowane jakby następne, no to pytanie jest takie, gdzie są granice człowieczeństwa? To znaczy, do którego momentu człowiek jest człowiekiem, a od którego momentu jest transczłowiekiem? Czyli pół androidem, pół istotą organiczną, tym bardziej, że już są definicje traktujące, że człowiek jest organizmem biologicznym, jest maszyną biologiczną. Więc jeżeli jesteśmy maszynami biologicznymi, to kwestia podmiany, wymiany i zrobienia pewnych rzeczy to jest kwestią tylko techniczną. To jest tak samo jak w XIX wieku wprowadzenie zarządzania populacją. To znaczy już nie zarządzamy społecznościami, tylko populacją, co oznacza, że zagazowanie iluś milionów ludzi, tak jak niedawno w Wielkiej Brytanii 200 milionów sztuk bydła, jest kwestią techniczną, nie jest kwestią moralną, nie jest kwestią wyboru. To jest tak samo jak powiedzenie, jesteś stary, niedołężny, no to wek, po co tutaj robisz? Na tobie się już nic nie da zarobić, to jest do niczego nieprzydatny. Jak nie konsumujesz, to cię nie ma, nie? No to jest w ogóle ciekawa sprawa. Nam co jakiś czas się mówi o społeczeństwie obywatelskim. A ja się pytam, a gdzie to społeczeństwo obywatelskie ma swoje obywatelskie obowiązki? Gdzie one są? Jak się na to popatrzy, no to tam, gdzie kary nie ma, no to tych obowiązków też nie ma, tak? Stopień zainteresowania tematami poważnymi jest po prostu na nikłej granicy. Stąd między innymi to, że taka polaryzacja następuje, no bo jak mamy wybory, no to trzeba tak ludzi po prostu podkręcić, żeby niezależnie od motywu poszli i zrobili to, co chcemy. No to kluczowa sytuacja jest taka. A to, że potem się okaże, tak jak niedawno był taki komunikat, że panie z pewnego sklepu okazało się, że teraz będą pracować w niedzielę, a zagłosowały za tymi, którzy chcą, żeby w niedzielę były sklepy otwarte, no to ja się zastanawiam, o co chodzi. Kto tu czego nie pokojarzy? No to prosta rzecz jest. 2 + 2 = 4. Chyba, że już tak nie jest. Tak? No i co? No ale już się wydarzyło, to się podzieje dalej. Nie będziemy się nad tym dalej rozwodzić. Zrobimy za chwilę kolejną tego typu, kolejny manewr, tak? Druga rzecz jest, ile zawodów nam wypadnie, bo zostaną wprowadzone różnego rodzaju algorytmy, które bardzo wiele osób z pracy wysunął. A jaka jest alternatywa, co jest w zamian? Jak się czyta opracowania dotyczące przyszłego rynku pracy, to niespecjalnie tam można się doczytać, jakie rodzaje pracy nowe należy oczekiwać, bo już dzisiaj należałoby w tym kierunku kształcić dzieci. Tak? To są określone umiejętności, pewne predyspozycje, jedni je mają, większe, mniejsze. System edukacyjny trzeba było pod to podstawić. Nie można tego zrobić, no bo jest znak zapytania, co tak na tą sprawę się wydarzy, bo nie od decyzji polityków zależy, jak to ma dalej być. Ja wiem, to jest strasznie trudne, żeby zrozumieć, że jest coś, na co nie mamy wpływu.